dzisiaj w sobotę, niedziela jutro i sobota za tydzień organizujemy wydarzenie Powitanie Jesieni. W ramach tego Powitania Jesieni organizujemy przejazdy pociągami i spalinowymi, i parowymi pomiędzy Bytomiem a Tarnowskimi Górami. Oprócz tego zapraszamy też na stację, na jak zwykle zwiedzanie z przewodnikiem. Oprócz tego zapraszamy na pyszne lody, na zwiedzanie lokomotywy pod spodem. Będzie można zobaczyć to, gdzie normalnie mogą zajrzeć tylko mechanicy i technicy zajmujący się utrzymaniem lokomotyw. Przejazdy drezyną ręczną. No a poza tym Bytomian też będziemy zachęcali do głosowania na nasz projekt w budżecie obywatelskim. To będzie remont ostatniego zachowanego na świecie parowozu typu Bytom, który tutaj u nas na stacji od paru lat stoi. 24 września zaprosimy z kolei naszych szanownych gości na wydarzenie z cyklu Po torach przez granicę. Będzie to inscenizacja fabularna na motywach historycznych, która będzie dla nas pretekstem raz do przejazdu koleją, a dwa do opowiedzenia o niezwykłych czasach międzywojennych, kiedy Górny Śląsk był w sposób dość szalony, podzielony pomiędzy Polskę a Niemcy. W tym miejscu będę oprowadzał turystów pod lokomotywą serii LXZ2. Jest to lokomotywa produkcji rumuńskiej, zakładów Faur w Bukareszcie. Ta konkretna lokomotywa była wyprodukowana w 1980 roku. Serce lokomotywy, silnik rzędowa szóstka, pojemność prawie 30 litrów. Masa ponad 2 tony tego silnika i on napędza przez przekładnię hydrauliczną, napędza 4 osie tej lokomotywy. Jak wrażenie? Bardzo fajnie, bardzo panu nam się podobało, szczególnie małym. Generalnie sam przejazd w sumie, nie? Bo tak trasa to krótka, nie? Bo tylko do Tarnowskich Gór i z powrotem, więc tyle co dla małego, żeby wystarczyło. Często tu przyjeżdżamy, kochamy wąskotorówki, kochamy naszą najstarszą wąskotorówkę w Bytomiu, także zachęcamy wszystkich, żeby przyjeżdżali tutaj, bo warto. Mamy swojego Rysia, parowozik, także super jest. Fajna jest ta atrakcja, no taka nasza, tu, tutejsza i fajna. I trasa jak najbardziej, krajobraz, wiadomo, to też jest super. No i sam parowóz to jest duża atrakcja, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.